Ten sam dzień, ale inna walka. Tym razem zmierzy się finalista z zeszłej edycji, czyli Bartosz Górka. Bartosz, jak nastroje? Spoko, spoko. Wcześniej mówiliśmy, że bywało lepiej. Jakaś kontuzja, coś boli? Może, nie będę zdradzał, nie będę się ujawniał. Nie ma co się ujawniać, bo rywal blisko. A rywalem Bartosza jest Mike Marchewa, a.k.a. Crazy Carrot, a.k.a. What's up, motherfuckers? Zapraszam. Teraz USA, więc mamy dwóch zawodników już ze sobą, rozgrzani, jest ciepło, więc nie stygniemy, lecimy dalej. Panowie, znacie zasady, wiecie, jak to się odbywa. Przywitajcie się i Patryk Kamień Nożyca. Marchewa, zaczynaj. Także sami, kochani, widzieliście, Crazy Carrot nie ugiął się pod nieziemskim kopytem zeszłorocznego mistrza, czyli Bartek Górka przechodzi dalej. No i zobaczymy, na kogo, z kim przypadnie mu walczyć w 1/8. Nervous King of Skate 4. Także Bartek Górka kontra Marchewa. Górka Crazy Carrota niestety pokonał. I w 1/8 finału w Nervous King of Skate Bartek Górka zmierzy się z Jagodą. Czekajcie na tą walkę, ale także czekajcie na wszystkie inne walki. Pamiętajcie, że możecie je obejrzeć na kanale iduskateboarding.com. A cała impreza odbywa się dzięki Nervousowi, Stadion Narodowy, California Skate Shop, iduskate, Gale, Lakaj. Do zobaczenia niebawem. Puu!